Drogi widzu, film, który zamierzasz obejrzeć, jest to film przedstawiający reportaż z naprawy urządzenia elektronicznego, więc padają tu słowa, które możesz określić jako techniczną paplaninę. Film przeznaczony dla widzów, którzy interesują się elektroniką. Mam tu urządzenie, nasze rodzime, jest to wzmacniacz WS303, sygnowany Unitra, czyli zjednoczenia producentów. Widzicie, jak on wygląda. Ładne w nim jest to pokrętełko oraz takie fajne przełączniki. I odróżnienie tego pokrętła od pozostałych regulacji. Wzmacniacz działa. Po załączeniu napięcia zasilania zapala nam się dioda. Napięcie w zasilaczu jest, ale nie ma sygnału na wyjściu. Pierwszym podejrzanym jest ten włącznik i zajmiemy się po prostu renowacją styków w tym wzmacniaczu. Właściciel tego urządzenia nie chciał, żeby mu wymieniać kondensatory. Taka jest konstrukcja wewnętrzna tego urządzenia. Dołożony jest system zabezpieczenia głośników, nawet dosyć mocno przytwierdzony, chociaż ja nie lubię, jeżeli jest na jednej śrubce przytwierdzony jakiś układ. Lepiej by było zrobić mu tutaj właśnie takie rusztowanie, żeby ten układ na kołkach dystansowych jakoś przymocować. Jak widzicie, są tutaj nasze polskie kondensatory Elby. Nasze polskie rezystory, kondensatory Mifex. I tak, sprawdziłem bezpieczniki. One wszystkie są w porządku. Więc napięcia też sprawdziłem. Więc jedynie co może wadzić, to właśnie takie przełączniki. Jak zresztą widzicie, są one dosyć mocno pokryte siarczkami. W związku z czym wypadałoby to sprawdzić. Żeby to zrobić, muszę zdjąć panel przedni. Tak jakoś troszeczkę skrzywione mi się wydaje te śruby. No i jak sprawdzę, jak odkręcę panel przedni, to sprawdzimy sobie wszystkie włączniki. Będziemy mogli zobaczyć, w jakim stanie są te styki i zobaczyć, czy wzmacniacz będzie po tej renowacji działał. Jak widzicie, tam na dole są kołki, które można wsuwać w taką płytkę. Tutaj te styki też wyczyszczę, żeby nie było żadnych zanieczyszczeń na drodze audio, na drodze zasilania, więc to działa. Widzicie ten rezystor emiterowy? Tutaj jest pęknięty. Żeby się tam dostać, należy odkręcić tę płytę dolną. O, kurzu. Płytka tego układu jest przykręcona w ten sposób, ale niestety jest problem z tymi przewodami. Żeby wymontować ten rezystor emiterowy, będzie trzeba się trochę postarać. To jest jedna z tych wielu rzeczy, które mi się nie podobają we wzmacniaczach polskich, byle jak prowadzone okablowanie. A raczej to nie był winowajca braku sygnału na wyjściu. No ale widzimy, że ma dużo zwiększoną... Widzimy? Teraz widzimy. Rezystancję. Powinien mieć 0,47 ohma. Użyję dwóch takich non-induction, czyli będą lepsze, aniżeli zastosowane oryginalnie. Teraz, zanim nie odpalimy wzmacniacz, wypadałoby sprawdzić, czy tranzystory, które pracowały z tym rezystorem, nie są przypadkiem uszkodzone. I robimy to zwykłym miernikiem na zakresie diody tutaj i obserwujemy wskazania. Jak to zrobić, pewnie już wiecie. Ostatecznie, jeżeli nie macie pewności, po prostu możecie porównać ten tranzystor z tym tranzystorem.
Końcówka mozy jest quasi-komplementarna. Jak widzicie, jest to układ, który ma na wyjściu dwa tranzystory KD502, czyli tej samej polaryzacji. Tutaj mamy stopień sterujący. No, myśmy wymienili te rezystory 0,47 Ohma. Musimy się jeszcze zająć tym przełącznikiem, ale to za chwilę. Najpierw sprawdzę, czy wzmacniacz zaczął działać po tej podmiance. Ponieważ trzymam jedną ręką w tym gnieździe DIN obie wtyczki, będzie trochę dziwnie widać. Załączam wzmacniacz. Żarówka nie świeci. Puściło zabezpieczenie i woltomierz co nam mówi? 0 napięcia na wyjściu. A na drugim włączyłem. No, jakieś tam napięcie spoczynkowe mamy. Nie grzeją się te tranzystory. Trzeba sprawdzić, czy dochodzi do nich napięcie. Czyli pomierzyć, czy zgodnie ze schematem wszystko jest ok. Tutaj na środkowym części kondensatoru widzicie mostek i jest to potencjał masy. W związku z tym, mierząc tranzystory, jeden z punktów pomiarowych obiorę sobie tam. Następnie sprawdzam O, poprawny kontakt. 33 V na jednym tranzystorze, na drugim powinno być 0 na kolektorze, bo on jest na potencjale masy. Teoretycznie masy, no na połowie napięcia zasilania. Tutaj mamy symetryczne napięcie zasilania. Czyli tranzystory mają OK napięcie. Tego drugiego musiałbym zmierzyć na emiterze. OK. Czyli powinien teoretycznie działać. I tak jeden kanał gra, a drugi kanał wykazuje dziwną cechę. Obserwujcie membranę głośnika. To jest to napięcie, które zmierzyłem na wyjściu. No i niestety nie gra. Ani w trybie stereo, ani w trybie mono. Musimy znaleźć powód tego niegrania. Dobrze, analiza schematu. Tak sobie siedzę i analizuję. Przełącznik mono stereo zwiera nam, widzicie, kanał lewy. Tutaj mamy styk. Idzie sobie to z kanału prawego. Jest zwarcie. Czyli na oba przedwzmacniacze idą idealnie te same sygnały. Czyli zmostkowany po prostu sygnał z prawego i lewego kanału. Żeby zdjąć płytę czołową, należy odkręcić te wkręty i tutaj też z trudno dostępnych. Następnie będę musiał się przyjrzeć przedwzmacniaczowi razem z... To jest korek z wyborem źródeł. Tak. Tutaj mamy filtry. No, trzeba to dokładnie przejrzeć, bo po prostu jak jakaś mała przerwa, któryś z elementów po prostu nie działa i dlatego nie mamy sygnału na jednej z końcówek. Już poluzowałem kluczem nakrętki, ale powiem wam, że z dostępnością jednej nakrętki to tutaj sobie Unitra wymyśliła tak, że no, nagrody mógłbym rozdawać za pomysłowość. Tutaj z tyłu pod płytką jest jedna z tych śrub mocujących i niestety dostęp do niej jest bardzo mocno utrudniony. Trzeba mieć odrobinę sprytu, żeby odkręcić ten element. Nie podoba mi się takie rozwiązanie, no ale cóż, mi tu jest naprawiać, a nie narzekać. Wiecie co? Tu wystarczyło zastosować tulejkę dystansową. I wtedy cały front panel byłby ustawiony idealnie w stosunku do tej powierzchni.
Rezystory sobie sprawdziłem w tym przedwzmacniaczu, który tutaj mam, regulacji barwy dźwięku. Teraz sprawdzam tranzystory. To jest drugi, oba są sprawne. Idziemy dalej. Gdzie co i mam dylemat, bo właściciel nie chciał, żeby wymieniać kondensatory. Ten jest 2,2 mikro. No i chyba mu te 2,2 mikro wymienię w obu kanałach. To jest ten właśnie tu kondensator C115 pomiędzy bazą tranzystora a filtrem barwy tonu. Żeby to zrobić na tip-top, musiałbym wszystkie wymienić, bo tak naprawdę to wszystkim brakuje tej pojemności. No ale to nie jest cel naprawy, więc powstrzymam się z tą chęcią. Przymierzam się teraz do umycia tej płytki. Sprawdziłem potencjometry, o tym miałem jeszcze powiedzieć. I wszystkie są w porządku. Tak naprawdę to z ciekawości sprawdzam ten kondensator. 80. rocznik. 680 mikro pojemności tam było. No zastanawiam się, czy to wymienić. Wiecie, jak to jest z kosztami. 648 pojemności. Dosyć dużo. Może zrobimy tak, że w tym przezmacniaczu damy ten kondensator. Wiem, że to jest przerost formy nad treścią. Kondensator też jest dosyć drogi. Po chwili namysłu jednak wymienię mu te kondensatory. To jest ważna rzecz w tym zasilaczu. Gdzie jest ten zasilacz? Tutaj. Niech ten przezmacniacz ma właściwą filtrację napięcia, chociaż nie jest to celem mojego działania, ale ze względu na kończącą się żywotność tych kondensatorów, nie chciałbym, żeby na przykład za pół roku czy rok wzmacniacz dostał jakiegoś zwarcia i żeby wrócił do mnie. Stare wzmacniacze tak mają. Widzicie, jakie to jest zabrudzone. Powolutku rozbieramy. Tu są tulejki jakieś, które dystansowe oczywiście, które nam to w odpowiedniej odległości ustawiają. Żeby wam tu pokazać, jak to rozebrać, musimy usunąć tak tulejeczkę, następnie zdjąć. Po prostu wezmę to przetnę, a potem podlutuję. Tak, teraz trzeba to zsunąć ładnie i tu widzimy, to połączenie będzie nam, to przecięte połączenie będzie nam pokazywało, w którą stronę było to zmontowane. Następna tulejka i możemy zdjąć drugą z płytek. No i mechanizm sobie tam nasmarować, a to umyć. Przełącznik jest złożony, sprawdzone przejścia, wszystko jest ok. To są przełączniki od filtrów, je też przeczyścimy, widzimy, że zabrudzone są. Został mi jeszcze przełącznik mono stereo, on jest na tej płytce, ale zrobię sobie to jutro. Jest ciemno już na dworze, jest chyba 19 godzina zaraz. Która jest godzina? 19:09. No to pora kończyć. Przeczyszczę tylko te dwa przełączniki i zabiorę się za resztę jutro. No, dla was to kilka sekund. Możecie się pewnie zastanawiać, po co ja się w ogóle bawię w jakieś czyszczenie styków. Po co się bawię w odświeżanie tego wzmacniacza, skoro mógłbym wziąć, przełożyć płytkę sterującą jednego wzmacniacza do drugiego, sprawdzić, czy zachowuje się to tak samo, wtedy wyeliminowałbym cały przezmacniacz. Moglibyście się zastanawiać na przykład nad generatorem, żeby wziąć, przedzwonić wszystko sobie generatorem. No można tak robić, ale problem uszkodzenia tego wzmacniacza powróciłby po pewnym czasie w taki sposób, tu były inne środki, tam, że prędzej czy później zacząłby przerywać. Przyznaję, że wlutowanie tych przełączników w płytkę główną trochę mi utrudni robotę,
muszę wszystko wylutować, zanotować sobie położenie tych przewodów. Chciałem powiedzieć, że nie będę testował tego wzmacniacza. Fonikę przetestował Piracz na swoim kanale, także możecie tam zajrzeć i przy okazji dowiecie się, do czego są zdolne tranzystory KD502 albo 2N3055 i że nie tylko w zasilaczach jest ich miejsce. Także jeżeli chcecie wiedzieć, do jakiej częstotliwości może przenosić taki wzmacniacz zbudowany na tych tranzystorach, to zapraszam do poszukania odpowiedniego filmu. Pół godziny i styki powinny się oczyścić. Będziemy mogli przystąpić do demontażu drugiego. Po prostu robię to pojedynczo, bo nie chcę pomylić elementów. I tak musiałem nieźle to obfotografować, żeby potem odtworzyć te krosy, które tu widzicie. No, czas na zmywanie naczyń w domu i przygotowanie obiadu, a to niech sobie tutaj ładnie reaguje. Nie mamy zimnych lutów, więc możemy przystąpić do wylutowania tego. Dlaczego? W ogóle co to jest? Dlaczego tego używam? To jest gąbka. Nie jest to taka zwykła gąbka, jak używacie do kąpania. Ona czasami dodawana jest do lutownicy. Ona jest mokra. I po prostu w ten sposób łatwo oczyszczam sobie grot lutownicy. Z tym drugim przełącznikiem jest taka ciekawa rzecz, że ta blaszka i ta blaszka jest w powietrzu. Nie dotyka do płytki. Być może to jest właśnie ta przyczyna, dla której nie gra jeden kanał. Tak naprawdę to musiałbym wymienić wszystkie kondensatory w tym wzmacniaczu. To jest 100 mikro na 25 V. 124 mikro to już jest powyżej tolerancji. Widzicie, że V-loss, strata napięcia 2,3%. To jest ten tutaj kondensator. Służy do filtrowania napięcia na tych dwóch tranzystorach, więc i C109, i C102, i analogicznie w drugim kanale. No wymienię, bo ten element tutaj jest dosyć istotny i brumy na tym stopniu rzucają cieniem na cały wzmacniacz. Tutaj mam 22 mikro. No i ten kondensator jest zepsuty. No, to jest wina tego, że to urządzenie ma już swoje lata. Musiałbym też wymienić te główne kondensatory, no ale jak powiedziałem, nie jest to moim zadaniem przy naprawie tego wzmacniacza. Dlatego proszę mnie nie posądzać o druciarstwo. Tak jak zdarzyło się komuś w komentarzu pod filmem do Sansui B77. Dosyć wulgarny sposób ten osobnik napisał, co myśli. Dlatego komentarza nie możecie zobaczyć. Otóż druciarstwo to jest ten wzmacniacz. To jest właśnie druciarstwo. Tak samo Radmor 5102 i temu podobne urządzenia. To jest druciarstwo. To wszystko jest na drucikach. Właśnie jak widzicie, w czasie robienia tych kondensatorów podmianki, no, pourywały się druciki. Znowu muszę dochodzić, w którym miejscu to było przylutowane. To jest druciarstwo. I powiem wam, że ten wzmacniacz miał szansę być naprawdę dobrze skonstruowanym, mimo tej quasi-komplementarnej końcówki na tych kadekach, to te druciki są srebrzone. A skąd wiem? Ponieważ były pokryte siarczkiem srebra, no i jak czyściłem, to usunąłem to. Także dbałość o takie szczegóły jak miedziane połączenia powlekane srebrem, te druciki, a z drugiej strony właśnie druciki.
Ten układ, który widzicie, to jest układ no taki, z tym MicroPC 1237. Jest on trochę nieprawidłowo włączony. Właśnie teraz myślę, na jakie napięcie on jest przystosowany. Tam są przekaźniki 24V. Tutaj mamy 33 kilo ten rezystor i ten 15 kilo. Więc mamy napięcie zasilania 45 do 55 V. No tutaj byłoby takie napięcie zasilania. Teraz zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. Dlaczego tutaj jest tak dziwnie połączone, że to idzie do transformatora, to idzie do transformatora, a to idzie do masy. To jest zupełnie bez sensu, ponieważ nie potrzebujemy tego tak łączyć. Poza tym do masy powinien iść środkowy, a nie zewnętrzny, skrajny. Muszę przemyśleć, jak to powinno być zrobione, przeanalizować układ i połączyć to prawidłowo. I teraz działa. Prawidłowo. Ten układ ma tak. Tu łączymy AC, jeżeli nie mamy termicznego czujnika przyczepionego na radiatorze. Tu łączymy napięcie zasilania idące na końcówkę. Tu łączymy masę. No i tutaj oczywiście mostek AC jest tu, nie? Albo tutaj w tę końcówkę. Możemy jeszcze podłączyć, tak jak napięcie mamy z rezystorów emiterowych, możemy jeszcze to podłączyć tutaj. I wtedy, gdyby szedł za duży prąd, odłącza nam wyjścia z tych właśnie głośników. No, wzmacniacz się uruchomił, ale nadal jeden kanał nie działa, więc czyszczenie tych przełączników było tylko profilaktyczne. Musimy zajrzeć do tych preampów. Przełożyłem sobie te dwa moduły wzmacniaczy i to napięcie, którego nie mogłem wyregulować, to 300 do 400 mV na jednym kanale, pojawiło się w drugim kanale, widzicie. Powinienem to wyregulować tym rezystorem nastawnym, ale niestety nie wyregulowałem. Zaoglądamy do tej płytki. Wiecie, że ja go nie zauważyłem? R182. No, wybitnie spalony, nie? Tu się wziąłem za parę różnicową, a tutaj rezystor. To jest ten rezystor 182. 22 ohmy powinien mieć, no ale jest uszkodzony. Tutaj powinno się znaleźć wyższe napięcie, jakieś tam pochodzące z kolektora, nie, z emitera, czyli minus 34 V, które by nam ładnie ustawiło poziom napięcia wyjściowego, a że to było spalone, dlatego mieliśmy dodatnie napięcie tutaj na wyjściu. Nie mogliśmy go wyregulować tym. Sprawdzimy sobie jeszcze ten tranzystor, no bo musiał być jakiś powód spalenia się tego rezystora. A wiecie, co jeszcze może być podejrzane? Ten kondensator. On tutaj mógł mieć zwarć. To przy smażeniu to wina tego rezystora spalonego, ale tak wygląda od dołu. Dobra. Zobaczmy, co nam miernik powie. 54 mikro. No i jeszcze byłby uszedł. 54 mikro. Uszedłby jeszcze, ale dlatego, że jest przysmażony, dam mu nowy 47 mikro i będę szukał dalej. T108 okazał się sprawny, co mnie bardzo cieszy. Chciałem sprawdzić, jak wygląda rezystor na drugiej płytce, ale możecie zwrócić uwagę, że wszystko tutaj jest z innej parafii. Tak jakby te płytki pochodziły z różnych wzmacniaczy. No szkoda, że nie było takiej jednolitości w wykonywaniu produktów Ufoniki, bo bardzo lubię tego producenta. Fajne wzmacniacze lampowe kiedyś robił. No ale z tranzystorowymi coś widzę, że mu nie szło. Często mi się zdarza w starych sprzętach unitrowskich, że kondensator robi za rezystor. No cóż, będę musiał sprawdzić ten drugi kanał, bo też może się okazać to samo, że taki kondensator 220 mikro, który jest tutaj, C143, robi za rezystor. A to 100 mikro okazuje się być nawet całkiem dobre. Mamy więc wyjaśnienie zagadki. Ten rezystor
22 ohmy spalił się dlatego, że kondensator miał zwarcie i był rezystorem. Ten kondensator jest do wyrzucenia, ten rezystor jest spalony. Po prostu w tej gałęzi płynął dość duży prąd i spalił nam rezystor. Pozostałe elementy są sprawne. Co mnie bardzo dziwi, że w tym drugim kanale ten był rezystor uszkodzony, a wzmacniacz był sprawny. Tak profilaktycznie zajrzałem do drugiego kanału i jest elegancko. Tak więc załączamy 70 mV na jednej gałęzi, trochę dużo, a na drugiej jest elegancko. Żeby mieć to 0, minus 7, no to musimy wrócić. Minus 6. O tak, mogę zostawić. Tak więc wzmacniacz chyba działa, ale nie działa mi przedwzmacniacz. Czemu gdzieś zgubiłem drugą końcówkę, więc... O, słychać. Nie działa mi przedwzmacniacz i nie wiem czemu. Tam muzyczkę jakąś mamy puścić. Coś tam gra, ale bardzo cichutko. Na drugim kanale też gra, ale bardzo cichutko, więc nie wiem. Przełącznik mono jest ok. Może tu właśnie gdzieś z tymi przewodami coś pomyliłem. Będę musiał to sprawdzić. Końcówka uruchomiona, co mnie bardzo cieszy. No. A którą mamy godzinę? 21. Dobra, koniec. Koniec na dzisiaj. Kolega będzie musiał niestety jutro obejść się bez muzyki w pracy. Stąd ta naklejka na tym wzmacniaczu. No szkoda, że mi się nie udało 2 dni to uruchomić. Znaczy 2 dni. Ja muszę samemu gotować obiad, więc nie siedziałem nad tym wzmacniaczem zbyt dużo. Być może wyszłoby z 5 godzin. Z tym czyszczeniem styków i tak dalej. A muszę się zająć jeszcze tym tutaj przez wzmacniaczem. No trudno mi powiedzieć, co się tam stało, że nie chce mi przechodzić sygnał przez niego. No z potencjometru sygnał idzie. Drugi kanał idzie. Więc gra końcówka. Ale co się stało w przedwzmacniaczu, tego nie wiem. Słuchałem przed chwilą w naprawianym radyjku Major audycji z Gwarą Poznańską, więc przyszło mi do głowy, że to, co będzie się teraz dziać, przedstawię Wam w Gwarze Poznańskiej. Także uwaga. Tej wiaruchna szpicnijmy terowe flipy od producenta, żeby nie było brać jakiej lury. We w tych gimeli trza mieć knyf, żeby się nie nachapać i nie spartolić. Rok cuk i zaś szpycnimy we wrzęcha. A te roflepy. Fonika była tak miła, że udostępniła opis techniczny tego wzmacniacza. Więc skoro mamy opis techniczny wzmacniacza, warto byłoby zaznajomić się z nim. Owszem, każdy z Was może szpycnąć we flepy, czyli zajrzeć do dokumentów. Ale skoro robimy film o WS-ie 303 Foniki, to zapoznajmy się z tym schematem, zapoznajmy się z działaniem tego wzmacniacza. Pozwólcie, że w większości będę czytał, ponieważ nie ma jak to zdanie producenta na temat jego własnego sprzętu. Tak więc jedziemy po kolei. Dobrze. Mamy tutaj źródła sygnału. Tu mamy wyjścia na magnetofony i też źródło sygnału. 2 pętle magnetofonowe tutaj są. Tutaj mamy przełącznik wejść, a tutaj mamy przełącznik, który jest
przełącznikiem, tym przełącznikiem magnetofon, źródło, czyli po prostu pętle magnetofonowe. Ten K3 to jest przełącznik stereo mono i na razie tyle powinniśmy wiedzieć, żeby popatrzeć i podumać nad tym, jak ten układ działa. Wybieranie źródła, jak mówi fonika, odbywa się za pomocą przełącznika obrotowego. Jest to ten przełącznik tutaj. Jest on trzysekcyjny. Połowa przełącznika dla jednego kanału, połowa przełącznika dla drugiego kanału. Przełącznik ten przełącza pętlę ujemnego sprzężenia zwrotnego i dzieli dzielniki wyjściowe korygujące czułość i impedancję dla poszczególnych źródeł tego tutaj wzmacniacza. Z przełącznika sygnał przez kondensator jest skierowany na bazę tranzystora T101. R110 to jest ten rezystor. Decyduje o impedancji wejściowej układu i impedancja wejściowa tego układu to 47 kOhm. Obciążenie tranzystora T101 podzielono na dwie części, na rezystor R107 i R119. Tutaj mamy blokadę kondensatorem do masy w celu tłumienia tętnień zasilacza, które mogłyby się przedostawać do sygnału audio. Tutaj podobnie jest rozwiązany kondensator tętniący. Ja je wymieniałem, jak pamiętacie. Wzmocniony przez tranzystor T101 sygnał podawany jest bezpośrednio na bazę z kolektora, jak widzicie, na bazę tranzystora T102. Pętla ujemnego sprzężenia łączy kolektor z emiterem T101. I w przypadku współpracy z gramofonem magnetoelektrycznym przedwzmacniacz ten pracuje jako przedwzmacniacz korekcyjny, który tutaj tą charakterystykę kształtują te elementy. Przebieg wzorcowej charakterystyki przenoszenia jest zgodny z normą PN74 łamane przez T06251 arkusz 7. Czyli widzicie, że nawet na normę współpracy wzmacniacza z składką magnetoelektryczną była polska norma. Ona znana jest powszechnie jako krzywa korekcyjna RIAA. Przy współpracy z innymi źródłami ten przedwzmacniacz pracuje jako wzmacniacz liniowy. I przypomnijcie sobie, że gdy mówiłem podczas wymiany tych dwóch kondensatorów, że jest to ważne dla tego układu, żeby nie było zabrudzeń tętnienia sieci dla pozostałości, ponieważ ten stopień jest ważny dla całego wzmacniacza. Co fonika mówi dalej? Na wyjściu przez wzmacniacza znajduje się przełącznik magnetofonów. To jest też trzysekcyjny. Widzieliście go, jak rozbierałem. Umożliwiający odtwarzanie z dwóch magnetofonów podłączonych do wzmacniacza oraz kopiowanie w obu kierunkach. Dzisiaj ten wzmacniacz można by podłączyć jako drugi magnetofon, na przykład magnetofon DAT albo mini disk. Zawsze te pętle można jakoś tam wykorzystać. Sygnał do zapisu idzie na gniazda i już przesuwam, żebyście mogli gniazda zobaczyć, na te gniazda przez te dwa dzienniki rezystancyjne. Wzmacniacz napięciowy. Sygnał z przezmacniacza podawany jest na wtórnik emiterowy zbudowany na tranzystorze T103. Na wejściu wtórnika znajduje się potencjometr balansu i to jest tutaj ten element, to jest potencjometr balansu M plus N 200 kilo chyba. Następnie sygnał podawany jest na aktywny regulator barwy dźwięku, to jest pętli sprzężenia ujemnego tego tranzystora T104. Z regulatora barwy dźwięku sygnał podawany jest przez kondensator C119. Na filtry aktywne. W przypadku włączenia w obwód te elementy tutaj, R142, 143 i C121 i C122, tu mamy pod spodem przełącznik. Tutaj, włączając obwód
te elementy otrzymujemy filtr kontur. Na wyjściu tego stopnia mamy potencjometr wzmocnienia skompensowany fizjologicznie. Tutaj z tym właśnie odczepem sprzęgnięty jest filtr. Możemy go wyłączyć. Te linie idą do wyłącznika. We wzmacniaczu mocy na wejściu mamy parę różnicową. Za pomocą tego stopnia ustala się potencjał zerowy na wyjściu wzmacniacza. To jest pomiędzy wyjściem a masą, co zapobiega przedostawaniu się napięcia stałego na głośniki. Ze względu na różnicę charakterystyk tych tranzystorów, wzmacniacz posiada możliwość precyzyjnego ustawienia potencjału zerowego na wyjściu wzmacniacza za pomocą potencjometru R177. Macie to w radmorze? Żartuję. Dalszą częścią układu jest klasyczny układ komplementarny na tranzystorach T109 i T110. Sterowane są przez tranzystor T108. Dlatego ja sprawdzałem ten tranzystor w tym uszkodzonym kanale. Na wyjściu wzmacniacza pracują tutaj tranzystory. O. Ten i ten. I to jest układ quasi-komplementarny. Potencjometr R teraz tu. Potencjometr ten tutaj, R179, to jest potencjometr, którym ustalamy punkt pracy tranzystorów końcowych. Wzmacniacz posiada, i tu jest bardzo ciekawa rzecz, układ zabezpieczający tranzystor mocy przed zniszczeniem w przypadku zwarcia na wyjściu. To są te dwa tranzystory, ten i ten. W czasie normalnej pracy tranzystory T113 i T114 są zablokowane i nie wpływają na pracę wzmacniacza mocy. W momencie zwarcia wzrasta spadek napięcia na rezystorach R169 i 170. To są te dwa rezystory. To są te ceramiczne rezystory emiterowe. Powodując przejście tranzystorów T113 i T114 w stan nasycenia, co z kolei wprowadza stan zablokowania tranzystory mocy. Te potencjometry służą do ustawienia progu zadziałania układu zabezpieczenia. I teraz jedną rzecz Wam pokażę. Mówiłem Wam o tym zestawie do samodzielnego montażu. I tu mamy identyczne układy, które działają w oparciu o spadki napięcia na rezystorach mocy. Jak to działa? To działa tak, że jak mamy sinusoidę, to z sinusoidy robi to trapez. To jest taki soft clipping, coś po prostu obcina ten wierzchołek i nie dopuszcza do przeciążenia tranzystorów mocy. Coś a la NAT 3020, tylko że tam jeszcze było chyba układ całkujący, który nam zaokrąglał te szczyty. Nie pamiętam dokładnie. Te instrukcje wydrukowałem sobie dzisiaj, bo ja z reguły tych wzmacniaczy unitarowskich nie robię z instrukcją, robię to bez instrukcji, ale zobaczcie, symetryzacja wzmacniacza mocy, regulację przeprowadzić bez wystarania wzmacniacza, to co już robiłem, potencjometrem R177 ustawić na wyjściu wzmacniacza wartość napięcia 0V, ale można to zrobić też w inny sposób. Mam tutaj francuską instrukcję, tak, i proszę bardzo. Ustalamy takie wskazanie na oscyloskopie wartości sinus, żeby nie były obcinane wierzchołki, żeby ona była, ta sinusoida, idealnie symetryczna. I to jest lepsza metoda dla tego rezystora R177. To też dzisiaj wydrukowałem. Regulacja prądu spoczynkowego. I teraz zobaczcie, jak w polskim instrukcji Fonika napisała. Wzmacniacz wysterować do napięcia 1 V sygnałem częstotliwości 20 kHz, a potencjometrem R179, czyli tym potencjometrem tutaj, tym potencjometrem wyeliminować zniekształcenia skrośne. Wiecie, co to są zniekształcenia skrośne? To są te zniekształcenia przy przejściu przez zero,
Czyli jak mamy sinusoidę i przechodzi ona przez zero, robi tam takie ładne załamanie, więc tym potencjometrem mamy wyeliminować te zniekształcenia, ale we francuskojęzycznej instrukcji mamy podane, że musimy ustalić 20 mA na rezystorze emiterowym, czyli odczytując spadek napięcia na tym rezystorze, kalkulujemy sobie prąd, jaki płynie przez tranzystory. Wiecie, prawo Ohma, tego nie muszę tłumaczyć chyba, nie? I spadek napięcia na tym jednym rezystorze emiterowym powinien wynosić 10 mV, co przy tej rezystancji, tam jest 0,47 Ohma, odpowiada prądowi 20 mA w okolicach, bo to nie jest dokładnie 20 mA. Także czasami warto zaglądać do eksportowych instrukcji obsługi. Tak powinien wyglądać układ dla badanego wzmacniacza. I my taki układ teraz będziemy musieli zrobić, ponieważ chcemy znaleźć przyczynę albo miejsce zlokalizować, w którym nasz wzmacniacz zniekształca. Więc podłączymy sobie jakiś tam generator, podam mu sygnał z komputera. Badany wzmacniacz będziemy klikać, już pokazuję na schematach, w którym miejsce. Badany wzmacniacz będziemy sprawdzać na wtyczkach oczywiście, czyli na wyjściu, po pierwsze na wyjściu w pętli magnetofonowej, na wyjściu z tej płytki drukowanej, czyli to jest ten wzmacniacz wstępny. Sprawdzimy sobie na wyjściu z regulatoru barwy dźwięku, czy mamy zniekształcony sygnał. I ostatecznie sprawdzimy sobie na filtrach, czy mamy zniekształcony sygnał. I po kolei gdzieś to miejsce musimy znaleźć i zlokalizować nasz uszkodzony układ. Ponieważ podając, dotykając palcem tego wyprowadzenia, mamy czysty brum w głośniku. Tutaj, gdzie macie napisane 9,77, powinno być 12,7 V plus minus 3 V, czyli teoretycznie mieścimy się w zakresie tolerancji, ale no jest to dosyć niskie napięcie. R137. Proszę bardzo, dotykam. Tam jest ten. 9,79, 8 V. Teoretycznie mieścimy się w zakresie tolerancji. I zaraz Wam pokażę, co to w ogóle jest. I to jest tutaj. To jest płytka filtru tego regulatora barwy dźwięku. I w tym miejscu mamy 9,77 V. Znaczy w tym drugim kanale, ale jest mało istotne. Co może być powodem tego? Ten kondensator, niewłaściwa rezystancja tych rezystorów. Upływność na tym wyjściowym, on do masy może zwierać trochę napięcia nam. Trzeba po prostu potem sprawdzić te elementy. Te rezystory, ten kondensator i to. Pomierzyłem napięcia na tej płytce, to jest płytka od filtrów i tak jak się spodziewałem, filtry mają prawidłowe napięcia. Na płytce przełączników też mamy pewne odchyłki. Powinny być w obu miejscach, w których będę mierzył napięcie 9 V. Tutaj jest 7,6 i w drugim kanale 6,8. 6,85. No, to jest to, które popisałem. W tym miejscu i w tym miejscu. I to jest to miejsce. Tutaj powinno być 9,5 V, a mamy trochę mniejszy, mamy 6 V. No teoretycznie w zakresie tolerancji, ale niższe napięcie to szybsze zniekształcanie sygnału. W obu kanałach jest tak samo. Tutaj mamy 19 V, tu mamy 6,5 V. Musimy sprawdzić sobie ten rezystor. No tak, zapomniałem Wam wyjaśnić, jaki błąd zrobiłem w montażu tego włącznika. Te dwa przewody zamieniłem. Gdyby nie ta francuska instrukcja obsługi, to bym nie zauważył tego błędu. Zamieniłem 25 z 27. 27 jest tutaj, 25 jest tutaj. Widzicie, tu jest 25. Ten brązowy przewód, 27 jest tutaj.
ja je zamieniłem. A propos tej poznańskiej gwary, to wam powiem, dlaczego tak z tego Poznańska zacząłem mówić. Pamiętam jeszcze, jak byłem mały, babcia mnie wołała: Tomek, pójdź no sam, pójdziesz ino do składu. I tam mówiła, co chce, żeby mi kupił. Dała mi tytkę. Ja szedłem. Ale wcześniej chytrze do babci mówił: babcia, a coś, jakieś cukierki? Babcia wyjmowała z portmonejki złotóweczkę i mówi: moszczu na tytkę. Jak to się nazywało? A dlaczego w ogóle mówię o tym? Tu w Poznaniu rzadko się mówi gwarowemu. Niestety. To nie jest tak jak na Śląsku, gdzie o tę gwarę się dba. No, niestety bardzo dużo jest ludności napływowej z zewnątrz i oni po prostu tej mowy nie znają. A szkoda, bo gwara poznańska jest fajna i zabawna. Jak widzicie, tam mam podany sygnał i przejrzałem cały wzmacniacz, przedwzmacniacz. Tu mamy na tych pinach, pojawia mi się sygnał. Tutaj na tych rezystorach też mam sygnał wyjściowy i na tym się kończy. Rezystory OK, to są rezystory R153. Ten rezystor i ten rezystor. I dalej mi nie wychodzi na potencjometr. Wiecie, jaki był problem? Tutaj były zimne luty. Na tych wtykach, które są, na tych pinach były zimne luty. Teraz... I drugi kanał też działa. Także jest fajnie. Wzmacniacz zrobiony. Jeszcze tylko prąd spoczynkowy bym mu ustalił. Na tych rezystorach tam się wpiąć. I ustalić mu odpowiednie napięcie. Naprawa zakończona. Gdyby wam się zdarzyło, że w tym wzmacniaczu macie nierówną charakterystykę na kanale prawym i na kanale lewym, sprawdźcie sobie styki tego przełącznika czy przewodzą, ponieważ właśnie tutaj poprzez zmianę tych elementów, dokładnie zwieranie tych elementów, zmieniamy charakterystykę członu i jego sprzężenie zwrotne, bo to już zmienia charakterystykę w jednym kanale. Także oczywiście charakterystykę może jeszcze zmieniać zła pojemność tego kondensatora, jeżeli jest mocno wyeksploatowany, ale to już w mniejszym stopniu, aniżeli na przykład złe łączenie odpowiedniego obwodu. To chyba wszystko na temat awarii w tym wzmacniaczu. Więcej rzeczy mi się nie przypomina, z czym się zmagałem w 503 i w 303. No wiadomo, końcówka mocy tam też czasami jest jakiś problem, ale to końcówka mocy jest na tyle prosta, że albo wzmacniacz różnicowy, albo te pojemności. No to tyle, co, czym mogę się z wami podzielić na temat tego wzmacniacza Foniki. To byłby fajny wzmacniacz, gdyby był troszeczkę dopracowany i nie byłoby tej drucikologii. Możecie z niego zrobić fajny wzmacniacz, jeżeli uporządkujecie kable, te przewody, posegregujecie je, poprowadzicie je w odpowiednich szynach. Naprawdę rozlutować wszystko, od nowa poprowadzić okablowanie i to naprawdę będzie fajny wzmacniacz. Jest wiele ciekawych rozwiązań w tym wzmacniaczu. Bardzo mi się ten wzmacniacz podoba. Jak na polską konstrukcję oczywiście. Zwłaszcza z tym zabezpieczeniem przed przesterowaniem i spaleniem końcówki. Nawet ma parę różnicową na wejściu. Fajna rzecz. Szkoda tylko, że nie ma źródła prądowego. Można to też zrobić, dodając jakieś źródło prądowe. No i w tym momencie mielibyśmy nawet już great wzmacniacz. Tak niewiele brakowało, żeby Fonika zrobiła z niego
legendę. Legendę naprawdę to byłby fajny wzmacniacz. No ale cóż, wasza inwencja, co zrobić z nim, żeby go troszeczkę dopracować i żeby to ładnie grało, żeby bardziej stabilnie grało, było bardziej czyste brzmienie. Gdyby tak zastosować MIJ2955 zamiast tego tranzystora, dobrze po ujemnej stronie zasilania, to w ten czas można by zrobić końcówkę komplementarną i uzyskać nieco z brzmienia tego wzmacniacza. Oczywiście ważną rzeczą byłoby powymieniać te tranzystory, ażeby uzyskać niskoszumny efekt. Ja lubię brzmienie tranzystorów serii BC500, więc być może BC500 nadałoby taki ładniejszy charakter brzmienia temu wzmacniaczowi, jak tu w Nadzie widzicie, 559 są te tranzystory. I stosując taką końcówkę komplementarną z tego wzmacniacza Foniki, można by naprawdę wykrzesać niezłe brzmienie. No szkoda, że Fonika tak nie zrobiła, zwłaszcza, że te tranzystory były dostępne bardzo wcześnie. I kto wie, czy ten wzmacniacz nie stałby się legendą. A tak jego ceny oscylują od 150 zł za złom do 1000 za nietykany fabryczny. A co oznacza nietykany fabryczny, to widzicie tutaj. To jest jeszcze mało rzeczy wymienionych, bo ja myślę, że to też trzeba wymienić. Także wiecie, kończę już ten odcinek. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie.